Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Przed wami już 35. odcinek Fantastycznych Wiadomości. Nie mam dziś nic mądrego do powiedzenia na wstępie, w związku z czym zwyczajnie zapraszam do wysłuchania. W Sosnowcu między 18 a 25 września odbędzie się impreza Fantastyka 2021. Wydarzenie organizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną i skierowane do wszystkich chętnych. Myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie w przygotowanym programie, który, nawiasem mówiąc, dostępny jest na stronie biblioteki. Na szczególną uwagę zasługują, jak sądzę, panel dyskusyjny o kobietach w fantastyce, spotkanie z Wojciechem Morlińskim oraz festyn plenerowy z udziałem grupy rekonstrukcji historycznej Utgard. Zachęcam do udziału. Takie niewielkie w sumie imprezy szczególnie potrzebują fanowskiego wsparcia. W dniach od 17 do 19 września odbędzie się 8. edycja konwentu Opolcon. Opolcon jest konwentem darmowym, organizowanym przez Opolski Klub Fantastyki Feniks, Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Ekonomicznych. Szczegółowy plan konwentu nie jest jeszcze znany, ale ogólne kategorie wydarzeń i relacje z zeszłych lat wyglądają standardowo. Warto zwrócić na konwent uwagę, gdyż jest to jedno z niewielu wydarzeń, mających szansę odbyć się w tradycyjnej formie. Z okazji 15-lecia swojego istnienia portal paradox.net.pl organizuje konkurs na opowiadanie. Tytuł konkursu brzmi, bo jakżeby inaczej, Paradoksy i portale. Samo opowiadanie zaś powinno liczyć sobie od 10 do 40 tysięcy znaków ze spacjami. Nagrodzone oraz opublikowane na stronie organizatora zostaną 3 najlepsze opowiadania. I o ile nie wiemy, jakie są dokładnie nagrody, to wiemy, że ich sponsorami są Dom Wydawniczy Rebis oraz Grupa Wydawnicza Foksal. Można więc spodziewać się bardzo ciekawych zestawów książek. Sam regulamin konkursu prezentuje się bardzo standardowo i nie budzi moich zastrzeżeń. Warto jednak zwrócić uwagę, że w konkursie nie będzie podziału na kategorie wiekowe. Osobiście wezmę udział. Jak donosi serwis Variety, HBO Max zleciło wykonanie pilota do serialu na podstawie komiksów Neila Gaimana. Mowa tutaj o komiksach Dead Boy Detectives, czyli w bardzo wolnym tłumaczeniu Agencja Detektywistyczna Martwych Chłopców. Są to komiksy będące spin-offem do cyklu Sandman. Należy pamiętać, że samo zlecenie i produkcja pilota nic nie znaczy i o niczym poważnym jeszcze nie świadczy. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę ilość produkcji sygnowanych nazwiskiem Gaimana, które pojawiają się ostatnimi czasy, można ostrożnie poczytywać to za dobry znak. Zdjęcia do pilota rozpocząć mają się w listopadzie, co oznacza, że od ewentualnego serialu dzieli nas co najmniej rok. Pamiętacie jeszcze, kiedy narzekało się, że gdzie się nie spojrzy, tam Wiedźmin? Teraz, dosłownie, możecie otworzyć lodówkę, żeby go w niej spotkać. Sieć sklepów Żabka, firma Oshi oraz CD Projekt Red nawiązali bowiem współpracę przy produkcji napojów pod wiedźmińską marką. Do sprzedaży trafiły więc już energetyki, kot, zamieć oraz jaskółka. Dodatkowo trafić można na wodę witaminizowaną, wodę energetyczną oraz batonik proteinowy. Biorąc pod uwagę nazwy oraz fakt, że woda witaminizowana ma na etykiecie Yennefer, kolor fioletowy oraz smak bzuja Grestu, to śmiało można stwierdzić, że ktoś tutaj odrobił pracę domową. Dodatkową zachętą do zakupu może być też zorganizowana z tej okazji loteria, w której wygrać można niezbyt imponujące nagrody. Troszkę przykre, ale z kronikarskiego obowiązku informuję, że do wygrania jest 400 kodów do Wiedźmina 3, edycja gry roku, na platformie GOG. 400 kodów dających 20 zł zniżki przy zakupach za ponad 100 zł w sklepie CD Projekt Red Gear. 400 kodów dostępu do koncertu z muzyką z Wiedźmina 3 na platformie GOG. 1000 produktów i gadżetów Oshi. To, pozwolę sobie powtórzyć, dość przykre. Wiedźmin 3 w edycji gry roku regularnie jest na przecenach za około 30 zł na Gogu lub Steamie. Dosłownie, w chwili pisania tego tekstu można go jeszcze przez 4 dni dostać na Gogu za 29,99. Nagroda w postaci zniżki do sklepu jest zwyczajnie żałosna. Koncert dostałem z jakiejś, nie pamiętam jakiej, okazji na Gogu zupełnie za darmo już jakiś czas temu. Nie mówiąc już o tym, że same koncerty zespołu Percival dostępne są na stronie zespołu, bez towarzyszącej im orkiestry, co prawda, ale jednak. Produkty i gadżety Oshi zaś nie są gadżetami wiedźmińskimi, choć doceniam, że się pojawiają.
sieci pojawił się długo wyczekiwany trailer do serialu Koło Czasu. Przy okazji na Twitterze ujawnionych zostało kilka dodatkowych informacji dotyczących samego serialu. Sezon pierwszy zawierał będzie fragmenty z pierwszej, drugiej, a nawet trzeciej książki. Przypomina to nieco sposób postępowania znany z adaptacji serii Ekspansja, w którym niektóre postaci i wydarzenia nieco przesunięto. Serialowi wyszło to jednak na dobre. Pojawi się drugi, dłuższy trailer. Za muzykę odpowiedzialny będzie Lorne Balfe. Efekty wizualne czarów, według aktorki Rosamund Pike, wyglądają świetnie. Obejrzawszy trailer, muszę przyznać się do mieszanych uczuć. Nie jestem przekonany co do faktycznej jakości efektów czarów. Lokacje jednak wyglądają fenomenalnie. Widzę duży potencjał w tym serialu i z pewnością poświęcą mu sporo uwagi. Przypominam, że premiera już 19 listopada. Okruchy. Przypominam, że już w dniach od 12 do 14 września odbędzie się ogólnopolska konferencja Kongres Futurologiczny 2021. Wspominałem o niej w pierwszym odcinku. Tematem warto się zainteresować. Teraz dostępny jest szczegółowy program. Zakończyły się zdjęcia do trzeciego sezonu Umbrella Academy. Z tej okazji na Twitterze pojawiły się krótkie filmiki aktorów informujące o tym fakcie. Ja sam z niecierpliwością czekam na gotowy produkt. Wystartowała internetowa strona Jacka Komudy. Wygląda dokładnie tak, jak się spodziewacie. I mówią to z całą złośliwością, na jaką mnie stać. Brakuje jeszcze roznegliżowanych, tawernianych posługaczek, ale wierzę, że i one się pojawią. Pod koniec przyszłego miesiąca będzie można zakupić jednotomowe wydanie Malowanego Człowieka, autorstwa Petera Faubretta. Cóż za nowatorska myśl, żeby jednotomowe książki wydawać w jednym tomie. Oczywiście, jako że mówimy o Fabryce Słów, kolejne tomy tego cyklu będą, ponownie, podzielone na nieobecne w oryginale części. W dniach od 9 do 12 września odbędą się warszawskie targi książki. Gościem honorowym wydarzenia są Czechy. Z samego programu wynika zaś, że fantastyki będzie na wydarzeniu dość mało. I to głównie Fabryki Słów. Szkoda. Z okazji premiery najnowszej książki Jakuba Ćwieka o wdzięcznym tytule Panie Czarowne, Agnieszka Włoka zamieściła na swoim facebookowym profilu ciekawy wywiad z autorem. W znacznej części dotyczy on właśnie tej książki. Zapowiedzi. Fabryka Słów kupiła prawa do serii Books of Amba, autorstwa Taszy Suri. Nie jest to zbyt precyzyjna zapowiedź, ale i tak cenna informacja. Fani autorki zapewne się ucieszą. Na październik zapowiedziana została książka Jacka Komudy Warchoły, Złoczyńce i Pijanice. 50 zł za 200 stron książki to dużo. Wątpię, żeby była aż tak dobra. Na 27 września zapowiedziana została premiera książki Przykazania grzeszników autorstwa Adriana Kwiatkowskiego. Dostępny jest drugi fragment Chronometrusa autorstwa Jana Maszczyszyna. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Po raz kolejny przepraszam Was, że audio nie brzmi tak dobrze, jak staram się Was przyzwyczajać, ale ja sam nadal czuję się marnie. Poza tym niesamowicie ciężko nagrywa się, kiedy obok chrapie Twój pies. Tak czy owak, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, paskud.